Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 109 odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj nie do końca na solo, bo mam gościa, jest nim Krzysiek Uzdowski. Cześć. Cześć, cześć wszystkim, cześć. Z Krzyśkiem dzisiaj się spotkaliśmy, żeby porozmawiać o kontuzji Kevina Duranta przede wszystkim, o tym, czy można było jej zapobiec, czy w ogóle ta decyzja o tym, żeby pozwolić mu grać, była sensowna. No i też pokrótce zapowiemy sobie spotkanie numer 6. Krzychu, widziałem wczoraj, byłeś dosyć aktywny na Twitterze. Mateusz Babiarz wrzucił chociażby ankietę, czy Warriors dobrze zrobili, pozwalając Durantowi grać, czy nie. Pytanie, czy w ogóle my mamy możliwość i czy jest sens wypowiadania się po naszej stronie w sytuacji, kiedy nie znamy wyników badań, nie wiemy dokładnie tego, co się tam działo. Zresztą z jednej strony nie ma, bo jasne, że niczego tak naprawdę nie wiemy i nie zobaczymy dokładnych wyników badań Kevina Duranta, nie jesteśmy przecież w głowie Kevina Duranta, nie mamy pojęcia, czy jak bardzo on chciał grać, jak dobrze czuł się, żeby grać. No, ale wydaje mi się, że patrząc na całą historię klubów koszykarskich, które trochę wywołują, może nie zmuszają, ale wywołują pewną presję na zawodnika, żeby grali mimo jakichkolwiek urazów, bo przecież to nie tylko sprawa Kevina Duranta, ale wszyscy pamiętamy chociażby, co się stało jakiś czas temu z Isaiah Thomasem, gdy grał kontuzjowany w Bostonie i tak naprawdę jest spora szansa, że przez to zmarnował sobie całą dalszą karierę, a przede wszystkim zmarnował sobie kwotę pieniędzy, którą mógłby zarobić w zeszłorocznym off-season. Pamiętamy, że teraz grał na minimalnym kontrakcie w Denver Nuggets. Jeśli chodzi, wracając już do Kevina Duranta, no to mi się wydaje, że jeśli ktoś został wyeliminowany na 30 godzin przed meczem numer 4 i każda wiadomość tak naprawdę płynąca od dziennikarzy, od osób blisko drużyny, która mówiła, że Kevin Durant po prostu nie wygląda dobrze na parkiecie, nawet na tych pierwszych treningach, które już wznowił i które miały mu umożliwić powrót do gry. Jalen Rose chociażby mówił, że Kevin Durant po prostu nie wygląda dobrze. Kendrick Perkins tuż przed meczem powiedział coś też bardzo wymownego. Powiedział, że według niego Kevin Durant, z którym rozmawiał przed tym meczem, nie był gotowy nawet na 60%. Więc wydaje mi się, że nawet jeśli twój zawodnik chce grać, a nie jest gotowy na 60%, a wątpię, żeby był, to po pierwsze nie powinieneś mu w ogóle pozwalać na grać w meczu koszykówki, a po drugie nie powinieneś mu pozwalać na grę już z taką intensywnością, z jaką wszedł Durant w to spotkanie, bo zagrał bodajże pierwsze 12 z 14 minut i w ogóle nie było widać, żeby miał jakiekolwiek ograniczenia minut na to spotkanie. To było też tak mówione od samego początku, że Durant nie ma ograniczenia minut. O tym informowała Doris Burke po rozmowie ze Steve'em Kerrem, z tego co pamiętam. Natomiast też jak się patrzyło na grę Duranta, oczywiście on może nie był aż tak eksplozywny, jak jest zazwyczaj, tak? Ale w tym jego poruszaniu się nie było, przynajmniej dla mnie, jakichś większych problemów. On normalnie przechodził z obrony do ataku, w obronie też dobrze sobie radził, miał nawet tam jedną dobrą czapę z pomocy chyba na Pascalu Siakamie w kontrataku i nie wyglądało to od tego, z tego punktu widzenia najgorzej. Natomiast dokładnie tak jak sam powiedziałeś, my wszystkiego nie wiemy. Nie wiemy, jakie były wyniki badań. Nie wiemy też dokładnie, jak sam Kevin Durant odczuwał ruch, bo to jest też kluczowe. Tak? Z jednej strony mamy wyniki badań, ale z drugiej strony mamy człowieka, który biega po parkiecie i który po prostu czuje, czy go boli, czy też nie. To nie była taka sytuacja jak z Kevonem Looneyem, na którego się po prostu patrzyło i widać było, że chłopak jak tylko podnosi ręce na wysokość głowy, no to już zaczyna mu tam cisnąć go tak ostro, że najchętniej to by po prostu zsikał się z bólu. Więc to jest zupełnie inna sytuacja. Ale z drugiej strony powiem Ci szczerze, ja co prawda nie grałem na jakimś wysokim poziomie, ale parokrotnie zdarzyło mi się tak, że musiałem opuszczać mecze ze względu na jakieś mniej, drobne urazy i za każdym razem cisnęło mnie po prostu w środku, że chce mi się grać. Nie wiemy też, na ile sam Kevin Durant naciskał na to, żeby grać, bo przez całe te finały nie usłyszeliśmy od niego praktycznie chyba żadnego zdania. On w ogóle ani razu nie pojawił się na sesji medialnej, ani razu nie wypowiedział się przed meczem. Wiadomo też, że po tym meczu, w którym zagrał, też się nie wypowiedział, bo jeszcze w trakcie jego został wywieziony z hali.
Więc tu nie wiemy do końca, kto rzeczywiście najbardziej naciskał, kto był tym, który chciał, żeby ten zawodnik zagrał. Wspomniałeś historię Isaiah Thomasa, który był ciśnięty przez Boston Celtics, żeby grać. Pytanie, czy Warriors cisnęli Duranta? Być może tak, no bo wiadomo, to jest inny też moment rywalizacji. Isaiah Thomas, z całym szacunkiem dla niego i dla całej tamtej sytuacji Boston Celtics, to były półfinały konferencji. A teraz mamy mecze w finale NBA, mecz numer 5 z nożem na gardle. W momencie, kiedy Warriors przegrają, to przegrywają cały sezon. Więc to też trochę inne okoliczności i też zarówno władze klubu, lekarze, jak i sam Durant zupełnie inaczej do tego by podchodzili niż do sytuacji, nie wiem, półfinał konferencji i wynik 2-2. Wiesz co, jasne, ale no właśnie z drugiej strony, skoro nie pozwoliliby mu grać, gdyby prowadzili 3-3-1, to czy dobrą decyzją jest pozwolenie mu grać, gdy przegrywają 1-3? Jeszcze tak zaczynając od samego początku, bo mówiłeś, że Kevin Durant wyglądał całkiem nieźle, on wyglądał nieźle w tym meczu, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim grał sytuację off the ball. Te wszystkie trójki, bodajże 4 trójki, które trafił, no to były po prostu trójki po podaniu kogoś z drużyny. Praktycznie nie atakował obręczy przez pierwsze 14 minut spotkania i przy pierwszej takiej sytuacji, gdy zagrał 1-1 z Sergem Ibaką bodajże, gdy Serge Ibaka zabrał mu piłkę, od razu inny ruch wykonał nogą i od razu to ścięgno poszło. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że ta kontuzja na pewno, bo to też chyba musimy sobie wyjaśnić, bo są ludzie, którzy uważają, że jest to pewien pech, że może te sytuacje są zupełnie nie związane ze sobą, że ta pierwsza kontuzja łydki nie ma nic wspólnego ze 102 kontuzją Achillesa. Wydaje mi się, że jeśli spojrzymy na tę pierwszą kontuzję, gdzie Kevin Durant trzymał się za nogę, gdy w tym piątym meczu przeciwko Rockets, no to zobaczymy, że to miejsce, nawet jeśli nie było wtedy urazu Achillesa, to było bardzo blisko urazu Achillesa, a wszyscy wiedzą, że gdy ścięgna trzymają gorzej, to o wiele łatwiej kontuzjować kolejne. Też jasne, jakby ja też grałem w koszykówkę, może nie żadnym amatorskim poziomie i też gdy miałem jakikolwiek mały uraz na jakimś głupim podwórkowym meczu, też chciałem wrócić i też pewnie wracałem, ale czy gdybym z perspektywy czasu spojrzał na tą sytuację, będąc w głowie Kevina Duranta, czy nie byłbym trochę zły na siebie, że wyszedłem na parkiet? Pewnie bym był zły. Byłbym zły, bo tracę teraz prawdopodobnie 12 miesięcy koszykówki. Tracę trochę wolność wyboru w te wakacje. Tak, być może są drużyny, które zaproponują mu maksymalny kontrakt, ale na pewno będzie ich mniej. Nie wiem, czy na przykład Knicks będą gotowi zaproponować Kevinowi. Akurat, że Knicks zaproponują, to ja jestem pewny, bo wiadomo, jaka to jest organizacja, kto tam jest właścicielem. Jasne, jest na to szansa, chociaż z drugiej strony mają te wszystkie historie za Amare'em Stoudemire'em. Być może nie będzie im to przeszkadzało, być może po prostu zależy im na nazwisku i będą chcieli i tak Kevina Duranta podpisać, ale na pewno ta kontuzja ogranicza wybór Kevina Duranta w te wakacje, ogranicza jego możliwości. W jakimś sensie pomaga Warriors, bo wydaje mi się, że teraz szanse na jego pozostanie, skorzystanie z opcji gracza na 31 milionów dolarów są większe. Być może zrobi to, będzie po prostu czekał do następnych playoffów i wtedy wróci i zdobędzie kolejne mistrzostwo dla Golden State. Ale wydaje mi się, że Kevin Durant, patrząc na to wszystko z perspektywy, będzie uważał, że to, co zrobił, mimo wszystko było błędem. I też jest bardzo dużo raportów, nie wiem, czy czytałeś The Athletic chociażby przed meczem numer 5, albo nawet przed meczem numer 4, pisał, że jest presja w drużynie na to, żeby Kevin Durant wrócił. No bo postawmy się w jego sytuacji. Klay Thompson opuszcza mecz numer 3, od razu wraca na mecz numer 4. Kevin Looney też chyba opuści mecz numer 3? Albo Looney nie zagrał chyba, też jeden mecz opuścił. Tak, jeden mecz opuścił. Też mówiło się, że już nie zagra w tych playoffach, ale od razu wrócił. Wszyscy pokazali jakby to, co uwielbiamy w sporcie, ten honor, tą waleczność, tą niemal husarię sportowców. I Kevin Durant na pewno odczuwał taką presję, nie tylko ze strony swojej, co na pewno chciał grać, na pewno chciał pomagać swoim kolegom z drużyny. Ja tutaj nie twierdzę, że on wolał już czekać do wakacji i po prostu olać to wszystko, co zrobił przez ostatnie 3 lata w Oakland, ale presja kolegów z drużyny, presja sztabu, presja trenerów, same te informacje, które do nas docierały o tym, że
nie za bardzo wszyscy wiedzą, co Kevin Durant robi, nie za bardzo wiedzą, dlaczego nie gra, bo było bardzo mało informacji płynących od niego. To wszystko na pewno złożyło się na presję, która według mnie sprawiła, że szansa na to, że Kevin Durant zagrał w tym meczu, była większa i fakt, że zagrał w tym meczu, no było błędem, bo zerwał sobie Achillesa, choć to pewnie też wszystko zależy od tego, jaką definicję błędu sobie przyjmiemy, bo pewnie możemy to sprowadzić do jakiejś akademickiej dyskusji i powiedzieć, że mimo że to miało negatywne konsekwencje, to błędem wcale nie było. Wiesz, teoretycznie najłatwiej by było teraz cofnąć się w czasie i po prostu dowiedzieć się od sztabu medycznego Warriors, jakie jest ryzyko kontuzji przed meczem, tak? Ile to jest procent, czy to jest 20%, 50% i tak dalej. Myślę, że Durant jest, mimo tej całej dziecinady, którą on robi w mediach społecznościowych, to jest dosyć rozsądnym gościem, któremu też, wydaje mi się, doradzają dosyć rozsądni ludzie, przynajmniej w perspektywie prowadzenia kariery czysto koszykarskiej, nie tej całej otoczki, którą on robi w mediach, tylko czysto koszykarsko, bo ewidentnie wybrał po prostu opcję taką, która sprawi, że może zdobywać tytuły, może kolekcjonować nagrodę MVP finałów, dzięki czemu jego pozycja w historii koszykówki idzie mocno w górę. I wydaje mi się, że oni wszyscy też mieli udział w tym, żeby tą decyzję podjąć. I jak najbardziej zgadzam się z tym, że sam fakt, że przynajmniej z dzisiejszej perspektywy, wiemy, że to był błąd. Z perspektywy przedmeczowej nie umiem ci powiedzieć, czy to był błąd, bo mamy zbyt mało informacji. Podstawowa rzecz, którą ja bym potrzebował, to jest właśnie ocena ryzyka, którą przedstawiłby sztab medyczny do zespołu i ocena samego Duranta, jak on się czuje. Tak? Pytanie też, bo pojawiały się takie informacje, że on w niedzielę przeszedł trening z młodszą grupą zawodników Warriors. Na czym ten trening polegał? Czy to był trening tylko biegowy? Czy to był trening z jakąś prostą gierką 2x2, 3x3, w której Durant nie tylko, tak jak ty mówisz, robił akcję off the ball, gdzie dostawał piłkę i po prostu rzucał, czy też w jakikolwiek sposób próbował na koźle mijać swoich zawodników? No bo to jest zupełnie inne obciążenie dla mięśni, dla ścięgien, ale z drugiej strony w obronie też masz takie obciążenia i Durant w obronie bronił normalnie. Bronił Kawhia Leonarda w pierwszych akcjach, potem Pascala Siakama parokrotnie, więc wiesz, to tak jak mówisz, zaczyna się robić akademicka dyskusja. Dobrej odpowiedzi wydaje mi się, że nigdy nie znajdziemy. Bo z jednej strony masz ryzyko, które powiedzmy stanowi x%, z drugiej strony masz sytuację, w której możesz stać się czwartą drużyną w historii koszykówki, która zdobędzie 3 tytuły mistrzostkie pod rząd, po Boston Celtics, Chicago Bulls i Los Angeles Lakers. Więc możesz trafić do grona naprawdę najwybitniejszego z wybitnych i to jest też dodatkowa presja, która działa w tym momencie. Wydaje mi się, że podstawowy błąd, jaki został popełniony, to brak informacji. Brak informacji z obozu Duranta, brak konkretnych informacji ze sztabu medycznego Warriors, bo dostawaliśmy tylko informacje zagra albo nie zagra i nic więcej. Nie wiedzieliśmy, czy na jakim jest etapie, czy on już trenuje, w jaki sposób trenuje, jakie ćwiczenia wykonuje i przez to powstał ten cały szum w mediach, do którego i my się w tej chwili dołączamy. Ale koniec końców, no, mądry Polak po szkodzie, mądry Durant i cali Warriors po szkodzie, na mecz numer 6 będą bez niego, będą bez Kevona Looneya. Looney mówi, że chce grać i podobno jest szansa, że zagra. Co jest o tyle ciekawe, że bez Looneya będzie im naprawdę, naprawdę ciężko w tym szóstym meczu, bo DaMarcus Cousins, choć to wejście zaraz po Kevinie Durancie, po kontuzji Kevina Duranta miał fantastyczne, to popełnia bardzo dużo takich małych błędów, szczególnie w defensywie, gdy tam Kyle Lowry miał kilka posiadań z rzędu, gdy po prostu robił z nim co chciał, atakując obręcz. I bez Kevona Looneya ten mecz numer 6 może się skończyć źle dla Warriors, ale to pewnie jeszcze sobie o tym porozmawiamy zaraz. No właśnie, bo teraz wiemy już, że Duranta nie ma. Tak jak mówisz, Looney jeszcze walczy o to, żeby wystąpić i ma, jak dobrze patrzę na zegarek, jeszcze jakieś 36 godzin do tego, może nawet troszkę więcej.
No to jest też kolejna rzecz. Z jednej strony padała informacja taka z ust komentatorów, że kontuzja Kevona Looneya jest taka, że nie można jej pogorszyć, a wydaje się, że udało się ją pogorszyć. Przynajmniej tak ja to widzę. Chociaż może po prostu było też to, o czym mówił Mike Breen, czyli poziom bólu przekroczył akceptowalny poziom u Kevona Looneya i dlatego odpuścił. No ale z drugiej strony, tak jak mówisz, mecz numer 6, do którego teraz przejdźmy, to jest ogromny problem pod koszem dla Warriors, bo po pierwsze Raptors mają pod koszem kim grać, czyli Marc Gasol i Serge Ibaka. Ibaka świetny w ostatnich meczach, po prostu to gra najlepszą koszykówkę być może nawet w swoim życiu. Po drugiej stronie mamy w tej chwili Kazinsa i Andrew Boguta. No i mamy też fakt taki, że Raptors biją na głowę Warriors w zdobywaniu punktów ze strefy podkoszowej i robią to wszyscy po kolei. Pascal Siakam, robi to Kawhi, robi to Kyle Lowry. Najmniej robią to Gasol i Ibaka, chociaż Ibaka głównie zdobitek. No plus mecz numer 4, kiedy świetnie rolował do kosza po pikach. I jaką odpowiedź mogą dać Warriors, bo pamiętajmy, że Warriors też są nie dość, że bez Duranta, być może bez Looneya, ale też z Draymondem Greenem, który sobie na wiele nie może pozwolić, bo nawet w przypadku zwycięstwa Green nie może dostać faulu technicznego, bo wtedy będzie jego 7 przewinienie techniczne i automatycznie out z meczu numer 7. Tak, no wydaje mi się, że Warriors tak naprawdę mogą żyć tylko i wyłącznie Stephem Currym i Klayem Thompsonem. To jest tak proste. Steph Curry i Klay Thompson byli fantastyczni w meczu numer 5. Trafili, już nie pamiętam, to Curry chyba trafił 9? Curry chyba 5 i Thompson 7. 11 albo 12 tak, trójek. Dwucyfrową liczbę trójek. W ogóle ta przewaga w trafionych trójkach była olbrzymia w meczu numer 5. Problem polega na tym, że Raptors nie trafiali swoich rzutów. Dostali bardzo, nie chcę mówić słabego, ale średniego Kawhia Leonarda przez pierwsze 3,5 kwarty tak naprawdę, bo Kawhi był trzecim, czwartym najlepszym zawodnikiem Toronto w tym meczu do tego runu 9-0, który zrobił w połowie czwartej kwarty. Ich najlepszym zawodnikiem tak naprawdę był Marc Gasol przez długą część meczu numer 5, czego ja oczywiście bardzo się cieszę, ale to nie jest sposób na to, żeby wygrać z Golden State Warriors. Pytanie, czy to będzie mogło się powtórzyć? Jasne, może, ale procent na to wydaje mi się bardzo mały. Kawhi Leonard, wątpię, żeby miał drugie takie słabe spotkanie. Pascal Siakam był 0-4 za 3 w ostatnim meczu. Teraz wątpię, to jasne, znowu może się powtórzyć, bo Siakam nie trafia świetnie trójek, szczególnie tych trójek z rogu w tej serii, ale jednak trudno uważać, że będzie tak samo słaby jak w meczu numer 5. Toronto Raptors będą lepsi. I pamiętamy, że mimo że w ostatnim meczu byli dość słabi na przestrzeni 3,5 kwarty, to ten mecz skończył się tylko i wyłącznie ich jednopunktową porażką. Mimo tego, że Steph Curry i Klay Thompson trafiali na naprawdę niesamowitych procentach. Warriors pewnie będą musieli znaleźć ofensywę gdzie indziej. Pytanie tylko, czy są w stanie gdzie się znaleźć, no bo bez Duranta kto tam ma zdobywać punkty? No Quinn Cook miał kilka niezłych posiadań w meczu numer 5, ale czy to się powtórzy? Czy za 3 będzie trafiał Draymond Green, który też miał niezły mecz numer 5 pod tym względem, trafił 2 trójki, ale bywały mecze w tych finałach, w tych playoffach, w których nie trafiał żadnej. Więc o wiele więcej znaków zapytania widzę po stronie Warriors. Na pewno dostali jakiegoś kopa psychologicznego przez całą tą sytuację z kibicami Raptors, którzy machali na do widzenia do Kevina Duranta i na pewno mogą to odebrać bardzo osobiście. To też już teraz wiemy na pewno ostatni mecz w Oakland, w Oracle Arena. Ale gdybym miał stawiać swoje pieniądze, to postawiłbym na to, że Toronto Raptors jednak wygrają ten mecz numer 6 i na wyjeździe zostaną mistrzami NBA. No to widzisz, to podobnie jak ja, bo też jest taka prawidłowość w tych finałach. Zauważ, że może nie licząc meczu numer 4, ale Kawhi Leonard, kiedy ma 2 dni tylko odpoczynku, gra gorzej niż gdy ma 3 dni odpoczynku. Ten mecz numer 4 był wybitny w jego wykonaniu, bo to było 30 chyba 6 czy 7 punktów, 0 strat w całym meczu, co było po prostu no mistrzostwo tam chyba było. Pojawiła się taka statystyka, że chyba 4 graczy tylko w finałach skończyło mecz 35 punktami i 0 liczbą strat. Hakim albo Shaq, nie pamiętam tego, ale na pewno Jordan i na pewno Durant, więc zacne grono.
Tak jak mówisz, trudno sobie wyobrazić, żeby Leonard znowu był tak cichy. Cichy po prostu przez większość meczu. Nie może sobie na to pozwolić po prostu. Ja mam wrażenie też, że ten timeout, który wziął Nick Nurse na te 3 minuty przed końcem, mimo że chciał dać odpocząć chłopakom, no ale jak masz już kogoś na krawędzi, bo Warriors byli w tym momencie na krawędzi, czekali po prostu, żeby ktoś podszedł i lekko palcem ich dotknął i zepchnął w dół, no to Nick Nurse w tym momencie wziął timeout, żeby dać odpocząć swoim zawodnikom. Tak naprawdę chyba, żeby dać odpocząć Kawhiowi, bo te 4 poprzednie akcje to Kawhi grał sama, reszta stała w rogach i patrzyła, co on zrobi. Więc to odpoczynek dla Kawhia, który rzeczywiście łapał się już za... Znaczy, był schylony, łapał się za kolana, tak, i próbował złapać oddech. Więc dla niego rzeczywiście ten odpoczynek był potrzebny, ale dla reszty chyba nie. Więc tu być może mały minusik dla Nicka Nursa, ale też mimo wszystko Nick Nurse wydaje mi się nie wychodzi źle w tej serii finałowej ze Stevem Kerrem. Fajne ma pomysły typu obrona właśnie jeden na Karego, a reszta w strefie. Czy też tak jak w meczu numer 5 w pewnym momencie się pojawiło, jeden na Karym, jeden na Thompsonie, a reszta ta pozostała trójka w strefie broniła. Więc tu wydaje mi się, że znowu może coś fajnego Nick Nurse przygotować na mecz numer 5, tym bardziej, że nie będzie żadnych niespodzianek typu Kevin Durant gra. Mi się wydaje, że jest na to szansa, że zobaczymy trochę więcej minut razem minut Serge'a Ibaki i Marka Gasola. Nick Nurse trochę próbuje tym czasami grać w tych finałach, ale teraz rzeczywiście będzie miał prawdopodobnie olbrzymią przewagę wzrostu nad Golden State Warriors, bo jedynym tak naprawdę centrem z prawdziwego zdarzenia, nie wspominając oczywiście o Draymondzie Greenie, jedynym zdrowym centrem Warriors jest Andrew Bogut, który, no, nie oszukujmy się, najlepsze lata ma za sobą, więc Raptors będą pewnie chcieli, co już robią w tych finałach, zdominować atakowaną deskę, będą chcieli zbierać jak najwięcej piłek. Też jedna rzecz, którą świetnie robi Nick Nurse, to fakt, że on każe swojej drużynie grać bardzo szybko po rzutach, które trafiają Warriors. To widać, gdy Steph Curry trafia trójkę, chwila kamery na niego, a tu nagle przełączamy akcję, już jesteśmy za połową Golden State Warriors, już Raptors szukają pozycji do oddania rzutu. Wydaje mi się, że po prostu na tę chwilę mają więcej talentu w swoim składzie, bez Kevina Duranta, z kontuzjowanym Kevonem Looneyem i po prostu ze swoim zdrowiem, bo poza Kawhiem Leonardem, który tam narzeka na jakieś urazy nogi, to nie ma chyba jakichś poważnych kontuzji w szeregach. Kyle Lowry coś też narzekał przez całe playoffy chyba na nadgarstek. No to może, ale tak czy siak ten poziom talentów jest w najgorszym wypadku wyrównany. To chyba każdy się zgodzi. No i po prostu Toronto Raptors trafiają bodajże 40% trójek w Oracle Arena przez te dwa mecze. Te dwa mecze na wyjeździe mieli świetne. I wydaje mi się, że po prostu ten mecz wygrają. Jeszcze tak wracając do meczu numer 5, wydaje mi się, że timeout jasny. Można się kłócić, czy był potrzebny, czy nie, ale to, co mówiłeś, największym problemem Raptors był brak egzekucji. Szczególnie ta ostatnia akcja po tym durnym faulu Demarcusa Cousinsa w ataku tej ruchomej zasłonie, która była, i to trudno się z tym kłócić. Raptors mieli 15 sekund na przygotowanie czegoś i Nick Nurse nie wziął timeoutu, nie wiem czy miał, ale nawet jeśli nie miał, to jednak trzeba było to rozegrać lepiej, bo tak naprawdę poczekali 10 sekund z piłką w rękach Kawhia Leonarda. Wydaje mi się, że powinni atakować obręcz szybciej. Być może lepsze byłoby rozwiązanie, gdyby ktoś postawił mu zasłonę, gdyby Marc Gasol postawił mu zasłonę, co świetnie działa w tych playoffach. A oni tak naprawdę wymusili podwojenie na Kawhiu Leonardzie, bo nie było tam w ogóle ruchu. Wymusili bardzo trudny rzut Kyle'a Lauriego z boku boiska. Jak bardzo kochamy Kyle'a Lauriego w tych playoffach, no to on raczej nie jest gościem, który powinien oddawać rzut na wygranie finałów NBA. Dało się to przygotować lepiej, ale jeśli jestem zawodnikiem Toronto Raptors, to myślę sobie, graliśmy średnio, może nawet słabo, a przegraliśmy tylko jednym punktem. Teraz jedziemy do Oracle, wygraliśmy tam dwa razy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wygrać po raz trzeci. A ja myślę, że fajnie było, gdyby Warriors wygrali ten mecz, z tego względu po prostu, że te finały są po prostu dobre. To nie jest taka rzeźnia, jaką Warriors robili rok i dwa lata temu Cleveland Cavaliers, kiedy było wszystko do innej bramki, tylko naprawdę te finały się fajnie ogląda. I ja bym chciał zobaczyć mecz numer 7, chociaż wydaje mi się, że rozsądek podpowiada, że Raptors to zakończą w meczu numer 6. Okej, dzięki za dzisiaj. Był ze mną Krzysiek Uzdowski. Dzięki za kolejny odcinek.
prosimy Was o to, żebyście wcisnęli przycisk subskrybuj, bo nam trochę brakuje tych subskrypcji i zapraszamy Was do kolejnego odcinka, oczywiście już po kolejnym meczu finałów. Cześć! Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.